Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w krzywej kamerze. Postawiłam sobie tutaj kamerę na polu i gdzieś mi się tutaj statyw przekrzywił. No i tak teraz jest świat widziany w krzywym zwierciadle. Mamy wtorek, godzina 7:40 i dzisiaj rano, jak żeśmy wstali, wyszliśmy do obrządku, to powiem Wam, że uderzyła nas taka fala chłodu, jak otworzyliśmy drzwi. Na termometrze było 8 stopni i czy czuć już przynajmniej rano taką nadchodzącą jesień. Śmialiśmy się, że mamy warunki już chyba takie zbliżone do afrykańskich, gdzie to właśnie noce i poranki są zimne, bardzo chłodne, a w dzień temperatura jest taka, że nie idzie tutaj na tym polu wytrzymać. Temperatura dzisiaj też na pewno będzie szybko szybować w górę, zresztą też i zapowiadają, że ma być dzisiaj coś ponad 30 stopni. Póki co jest chłodno i jadę wybierać cebulę. Cebula jest tam w tym zielu, a tutaj mamy skoszone siano, drugie siano, tak zwany potraw. No i powiem Wam, że w tym roku, jeżeli idzie o siano, to jest kolejna sprawa, z którą jesteśmy bardzo wygrani. Wychodzimy z tarczą, nie na tarczy. No poprzednie lata były bardzo ubogie, jeżeli idzie o siano, bo kosiliśmy tylko pierwsze i to nie było go dużo, a w tym roku pierwsze siano bardzo ładnie nam tutaj wydało. No i drugie potraw też, trawa ładnie urosła i dzisiaj będzie tutaj to grabane. Teraz jeszcze nie, dopiero gdzieś około 10, bo z nocy ono jest jeszcze mokre, gumowate, wilgotne, naciągło ono wilgoci, rosy, ale około 10 godziny tutaj to już będzie ładnie obeschnięte, ruszy się grabarką na wałki i będzie zaraz tutaj wszystko łapane w bele. A ja będę wybierać cebulę tutaj, tam, o tam, gdzie to ziele. Tutaj miałam posianą, mam posianą marchewkę, pietruszkę, pasternak, te, które mi zalało i później jak ta pierwsza fala wody zeszła, wysadziliśmy cebulę tą wiosenną i później ten przyszedł kolejny deszcz, który nam ją zalał. Wydawało się, że z tej cebuli nic nie będzie, ale cebula jest. I idę ją właśnie dzisiaj wybierać, bo to już jest czas najwyższy, aby ją wybrać i zacząć suszyć. Wiem, że dużo osób już cebulę powybierało, ale była ona sadzona w marcu. Moja była sadzona tutaj dopiero gdzieś w połowie, czy nawet po połowie maja, jakoś tak, chyba pod koniec maja. Nawet było tak, że dymkę trzymałam w lodówce, żeby mi nie puszczała szczypioru, bo tutaj na te pola nie mogłam wejść. Ale cebula mimo to posiedziała trochę dłużej w ziemi, dojrzała i jest ładna. Zresztą zaraz Wam pokażę, wybiorę ją i pokażę Wam, jaką mam cebulę w tym roku. Wybrałam cebulę, poszło dosyć szybko i tutaj jest cebula ta, która była oplewiona, którą dało się uratować z tej wody. Tyle, ile się dało wyplewić, tyle żeśmy wyplewili, reszta niestety została, bo nie szło tam wejść. I zarosła ona, ale cebula też porosła, zobaczcie, nie jest najgorsza. Taka w sam raz do obiadu jedna, nie trzeba przekrawać na 3-4, no bo tato już zobaczcie. No i teraz porównanie tutaj tych cebul, jak one wyglądają. No
takie porosły. Mimo tego, że rok był bardzo mokry, tutaj to wszystko pozarastało, to zobaczcie, ile jest cebuli. 2, 4, 6 i tu w kartonie 7 dużych skrzynek. No i tutaj będzie, podejrzewam, koszyk tej takiej małej cebulki. Wybrałam ją już, bo ona jest dojrzała i nie ma sensu, żeby tutaj leżała. Teraz jest już kupę dni bez deszczu i gdyby popadał, to ona mogłaby mi zacząć porastać drugi raz, bo jest ona wyschnięta, obeschnięta i gdyby teraz przyszedł deszcz, ona by się napiła i tutaj zaraz by wypuszczała taki pęd. Ona by się rozdwajała, tu by mi się szczerzyła, no i też by gniła. Także tutaj korzystam z tego, że jest teraz pogoda i ją wybieram, będę ją dosuszać. No i teraz tutaj od razu na polu obrywam sobie te uschnięte szczypiory. Resztki pożniwne zostawiam, to zostanie wszystko później przyorane, przytalerzowane na jesieni, jak już tutaj to wszystko z pola, z pól zejdzie. Nie będę ciągła tego do domu, bo później będę miała tylko dodatkowe sprzątanie, a tutaj może sobie zostać i fruwać na polu. Ale jeżeli takie coś macie, jeżeli nie było chorób na szczypiorze, można to śmiało dać na kompost. Jeżeli choroby na szczypiorze były, to niestety takiego czegoś nie dawajcie na kompost, bo wprowadzicie sobie później choroby. No i teraz stanowisko po cebuli zależy, kiedy żeście ją wybrali. Jeżeli była wybrana o normalnej porze, po żniwach, bo przeważnie tak się cebulę wybierało, jeżeli była odpowiednio normalnie posadzona, to należy posiać poplon. Poplon po to, aby dać tej glebie składniki pokarmowe w postaci właśnie próchnicy z poplonu, żeby też ją odkazić, no i przede wszystkim, żeby ona nie leżała goła. Moja goła nie będzie leżała, bo jest zielsko, także słuchajcie, ja tutaj nic nie będę dawać, niech to ziele leży. Teraz powiem Wam, jest taki paradoks, zresztą ten rok jest taki dziwny, jak u nas lało, to lało, stała tutaj woda, widzieliście to, a teraz no wysycha, już jest tyle, jak kopałam, jest sucho, nie ma tej wilgoci. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że przez ostatnie lata mieliśmy niesamowitą suszę. Jest ogromny deficyt wód gruntowych i one spadły kilka metrów w głąb, wody gruntowe. I teraz, żeby je uzupełnić, to takie deszcze musiałyby padać chyba przez 3-4, może i więcej miesięcy, dzień w dzień, kaloryczne, nie nawalne, które zaraz spłyną, tylko te, które wsiąkają wtedy, by się wody wyrównały, poszłyby pod górę. A teraz, jeżeli ich nie ma 2 metry, czy nawet i niżej w głąb, jeżeli te deszcze, tak jak u mnie, intensywnie padały, przemoczyły tą ziemię nawet na tyle, na warstwę płużną, czy troszkę głębiej, niestety one tutaj spodem nie łapią wody gruntowej. Jeżeli one nie łapią, przychodzi wysoka temperatura, szybko wysycha. Tutaj schnie w górę, tu schnie z góry i bardzo szybko, wystarczy tydzień bez deszczu i jest ponownie susza. Gdyby wody gruntowe były wysoko, taki deszcz, on by złapał jedno z drugim i wysychanie by tylko było z góry, ale tutaj by cały czas te wody gruntowe trzymały. Niestety, dlatego, bo często się pytacie, dlaczego tak padało, tyle wlało, a za 2-3 dni rośliny leżą, wszystko więdnie, jest sucho. Właśnie dlatego, że wody górne nie łapią wód podskórnych. To dlatego tak się niestety dzieje i u mnie się już tu dzieje. Zobaczcie, przecież to wszystko jest już poschnięte, jest już popalone, siwe. No taki rok i powiem Wam szczerze, że chyba już każdy jest zmęczony, bo ja też jestem zmęczona. Jeżeli idzie o zielsko, to niestety żeśmy w tym roku przegrali. Chyba już żeśmy też i odpuścili, bo już
Z początku padało, padało, nie szło tego plewić. Teraz jest sucho, nie ma sensu tego też wyrywać, bo te upały to wypieką mi te warzywa. Zresztą zaskrupiło się to. To ziele jest ciężko wyrywać. I chyba tak naprawdę już mam dość. Poddałam się i niech się dzieje już teraz, co chcę. To już jest zaraz koniec sierpnia, wrzesień. To nie ma co tutaj już zaraz. No już jest koniec sierpnia. Wrzesień zaraz. Także tutaj już nie ma co fisiować. Ale cebula, no musicie przyznać, że jestem starczą. Kolejny powód do ogromnego zadowolenia. No tutaj, tak jak ja zawsze powtarzam, że chociażby nie wiadomo co się urodziło, to trzeba się cieszyć, bo jednak jest to swoje. I nie można się nastawiać na początku sezonu na hosanna, nie wiadomo jaka, alleluja, bo możemy się zawieść, rozczarować, tak jak w tym roku. Wiele osób no niestety zmaga się z tymi przeciwnościami losu. Wszyscy się zmagamy tak naprawdę. I lepiej być miło zaskoczonym niż niemile rozczarowanym. Także nie nastawiajcie się, kochani, na początku na same superlatywy, tylko weźcie też pod uwagę, że może być jednak źle. I tak jak tutaj u mnie, zdawało się, że nic nie będzie. Wiecie, jak to cieszy? Chyba wiecie, bo też tak macie. Też te plony są różne u was w tym roku, z tego, co od was wiem. Jednak nożem idzie zdecydowanie lepiej. Tamtą obcinałam nożem, ale już zaczęły mnie tutaj palce bolać. I mówię, tamto takie suche, to będę sobie obrywać ręką. Nie, jednak to jeszcze nie jest całkowicie suche. Jest to takie wiotkie i ciężko się urywa. I teraz tutaj jeszcze ku przypomnieniu, jak obcinać cebulę, która jest już w takim stanie tak zeschnięta. Nigdy, kochani, nie przy cebuli, z tego względu, że tutaj od razu będzie dochodziło powietrze i ona będzie najzwyczajniej w świecie gniła. Obcina się ją tak. Chyba że chcecie ją wiązać w warkocze, tak jak robiła moja babcia, ona zawsze cebulę, czosnek wiązała, to wtedy tego się oczywiście nie obcina i musi to być taka faza tego szczypioru, żeby on nie był całkowicie wyschnięty, a właśnie takie wiotki. I wtedy cebulę wiązało się w warkocz, dokładało się i ona bardzo ładnie wyglądała. A może te zostawię i zawiążę w warkocz? I chyba tak zrobię. U mnie nie trzeba długo, no to wiążemy warkocz. Babcia mnie uczyła, pamiętam, jak żeśmy mieli cebulę, bardzo dużo cebuli żeśmy sadzili. No kiedyś w ogóle ludzie sadzili dużo cebuli, zresztą na pewno pamiętacie, cebula była takim głównym produktem spożywczym obok ziemniaka, obok mąki i ludzie no tutaj dbali o to zaraz, jak to się zaczyna. Kurczę, bo ja wyszłam z wprawy. Dobra, mam po trzy. Kłaść mnie się tu. Aha, dobra. Już wiem. Pierwszą trzeba było opleść, żeby mi się warkocz nie rozwalał. Dobra, zawiązujemy. O, i u nas też. I teraz tak, tutaj tam sobie związałam, bo jednak to się później przy przekręcaniu rozwala. Kurczę, wyszłam z prawy, bo już teraz nie wiążemy cebuli, tylko ją właśnie taką powycinaną kładziemy gdzieś w suchym miejscu, żeby ona dosychała na przewiewie. Można to zrobić na strychu, pod dachem. Ja sobie chyba wyniosę tam, gdzie czosnek miałam, do namiotu foliowego i tam będzie mi ładnie ona, ta cebulka, dosychać. Ale kiedyś ludzie przechowywali na strychach i moja babcia też, jak tak powiązała cebulę, to ona wisiała na kołkach, pod dachem, na strychu, a mama, to już pamiętam właśnie, kładła ją w domu na strychu, wynosiłyśmy już taką obciętą i tam ona leżała, dosychała. Piękne czasy były, cebuli jadło się bardzo dużo, zresztą na pewno pamiętacie smażoną cebulę, w każdym domu to było chyba obowiązkowe śniadanie, u nas w sobotę. Dlaczego w sobotę? Dlatego, że nie szłyśmy już do szkoły. No i z reguły później, jak już miałam tych 10-11 lat, to ja tą cebulę musiałam oskubać, pokroić,
No i mamusia ją smażyła na śniadanie, taka cebulka usmażona na smalczyku i z jajeczkiem. Raz w tygodniu to już było obowiązkowe jedzenie. Ludzie nie chorowali. Były naprawdę bardzo proste dania, proste jedzenia i było dostarczane do organizmu wszystko, wszystko w odpowiedniej ilości. Później niestety zaczęły wchodzić jakieś takie nowe pomysły, nowe mody. To jest niezdrowe, tamto jest niezdrowe. No oczywiście smalec w dużych ilościach jest niezdrowy, ale kiedyś jak zabili świniaka raz na pół roku, utopili sobie wiadro czy dwa wiadra smalcu, no to to wystarczało na pół roku i było dostarczane codziennie w takiej ilości, jakiej potrzebował organizm. A dzisiaj? Dzisiaj no nie. Popadamy w skrajności. Albo odrzucamy to całkowicie, albo dostarczamy za dużo, nie? No to też nie na tym to polega. He, nawet mi to, słuchajcie, idzie. Nie jest jeszcze tak źle. Ze mną. Chyba. Już ciężkie. Zaczyna opadać. No i tradycji stało się zadość. Jeden wianek będzie. No i tutaj zbliżenie, jak to Renia robi. Starsze osoby na bank to znają, na bank wiązały cebulę i miały z tym styczność. Prawdopodobnie teraz wielu przypomina się dzieciństwo, ich młode czasy. Moje też. Też to pamiętam właśnie z dzieciństwa. Babcia obracała, naokoło dodawała cebulę. Ja tutaj wypuszczam sobie dłuższy ogonek, krótszy i ona sama mi się tutaj też poukłada tak, jak będzie chciała i będzie na okrągło wisiała. Naokoło? Na okrągło? Niby cebula stała w wodzie, ale porosła ładna. I w zasadzie tak uwiązana cebula najlepiej dosychała, bo jednak jak ją położymy gdzieś tam na strychu, na ziemi, czy tak jak ja będę teraz na piasku kładła, to ona nie będzie miała takiego przewiewu, takiej stuprocentowej wentylacji. Ona doschnie, owszem, doschnie bardzo ładnie, ale no trzeba tutaj oddać rację i przyznać tą rację, że cebula wiązana w pęczki, w warkocze, w wianki, bo to różnie się mówiło w różnych regionach kraju, jest najlepszym sposobem jej dosychania. U mnie mówiło się warkocze, ale wiem, że w wielu regionach Polski mówiło się w pęczki, w wianki. I teraz mogę sobie zaśpiewać piosenkę: wiła wianki i wrzucała je do falującej wody. No ja nie do wody, powieszę na pod namiotem foliowym. O, i zobaczcie. Gotowe. Ładnie to wygląda. Do dzisiaj jeszcze gdzieś na kramach, czy chociażby jak idziemy na wesele, są teraz modne te chatki wiejskie, to właśnie takie wianki cebuli, czosnku wiszą. Ładnie, nie? Dobra, pozabezpieczane. Poukładałam, żeby mi podczas jazdy to nie powyskakiwało. Chociaż teraz nie, bo przyczepka jest dociążona, ale jak jechałam na pole, to to wszystko mi tak podskakiwało i tylko patrzyłam w lusterko wsteczne, czy czasem koszyka albo skrzynki nie zgubiłam. Wianuszek jedzie do domu. No i za chwileczkę wykładam ją do suszenia. Mam tam, na tamtym ogrodzie, jeszcze cebulę tą, którą sadziłam końcem czerwca, którą Edziu gdzieś tam pojechał do sklepu i zobaczył resztkę, chyba pół kilo czy kilo tam wtedy kupił i przywiózł. Ja mówię, na coś ty to jeszcze kupił? A bo było, mówi, już tak na przecenie taka resztka to wziąłem. No i tak posadziliśmy tam z Edziem ją na tamtym ogrodzie, ale ona jeszcze jest żywa i jeszcze jest szczypior
zielony, także jeszcze jej brakuje ze 2 tygodnie. Szkoda ją jeszcze wyrywać, bo ona rośnie, a i będzie mi ciężej dosychała. Ona musi być jednak dobrze dojrzała na polu do wyrywania. To niech sobie jeszcze tam stoi. Ale tamten ogród to już pokażę w drugim odcinku, co by to nie było za długo, bo dzisiaj jeszcze pokażę wysypywanie. Zaraz wam pokażę, jakie ta jabłonka ma jabłka, tylko jej minusem jest to, że opadają. To są jabłuszka z tych takich wczesnawych. Jabłonka jaka, odmiana, nie wiemy, bo to jest ta, którą żeśmy kupili w netto jako podkład do szarej Renety. Ale że jabłka, zobaczcie, takie duże, bardzo soczyste, słodkie. To, żeśmy ją zostawili i nie poszła ona na podkład. Tu będę wysypywać cebulę, gdzie czosnek. Czosnek już zaczęliśmy obierać pomału. No i tak już go jutro skończę. Ale w pierwszej kolejności chciałam właśnie zrobić już z cebulą, bo to, wiecie, może przyjść deszcz, popada i ona by mi tam się psuła. A tak będę miała i cebulę w domu i na bieżąco później już będę sobie robiła z czosnkiem. Tutaj ją teraz wysypię. Cienko rozłożę i ona będzie mi tutaj dosychała. Będzie ze 2-3 tygodnie, aż wyschnie. A wianuszek powieszę tak jak ten czosnek, tak? Kiedyś właśnie babcie wieszały czosnki, cebulę, wianki i to sobie dosychało. I tak naprawdę to była najlepsza metoda na dosychanie. Ole bąk krowi. Jestem brudna. Zakurzona, wszystko mnie swędzi, gorąco, bąki. Tak wygląda praca na wsi, tak wygląda człowiek na koniec dnia, po pracy, brudny, zmęczony, jak święta ziemia. Też tak macie? Przypuszczam, że też. Jeszcze 2 tury. I cebula będzie już rozłożona, będzie dosychać. Na dzisiaj koniec. Mam dość. Na dzisiaj mam dość. Życzę wam trochę wytchnienia, kochani. No i zadowolenia, bo tutaj mimo tego zmęczenia, mimo tego upału, tego potu, który tutaj żre, no to jednak są powody do ogromnego zadowolenia i tego też wam życzę, że mimo takiego wyglądu, żebyście mieli powody do radości, żebyście się uśmiechali, nie poddawali przede wszystkim. Najwyżej machnijcie ręką na pewne rzeczy. Niech to się toczy własnym rytmem, własnym biegiem, a będzie dobrze. Życzę wam wszystkiego, co tylko najlepsze. Do następnego.